I tak, hejka, siemka, witam wszystkich na odcinku z serii demontażu. Oczywiście demontaż fantów z paczki od Marcina, tak więc pozdrawiamy Cię Marcin, jak i ja, tak i moi widzowie. Dzięki Tobie ten tydzień jest napięty w pracę i w ciekawe odcinki. Tym razem sobie zdemontujemy takie oto urządzenie kuchenne, mówiąc krótko, elektryczna maszynka do mielania mięsa. Krótko mówiąc, mam też coś takiego w domu. Do tego są też takie przystawki, można nawet soki robić, także takie urządzenie kuchenne. Widać, że już ktoś tu się próbował do tego dobierać, a więc mówiąc krótko, nasi tu już byli, albo chcieli tu wejść. No i co, nie widzę tu żadnych śrub, tak więc też tu chyba do tego elementu wejdziemy siłą, ale nic, towar na wagę, zobaczymy ile będzie tutaj na starcie. Waży dość tak sporo, może nie jest tak strasznie, ale no. Kilo 460 gram, a więc sam jestem ciekaw, ile nam z tego wyjdzie. No nic, nie ma na co czekać, demontujemy, ściągamy i załatwiamy temat. Thank you.
No i tak, już po demontażu. Czas na podsumowanie. Że powiem pokrótce. 70% poszło dość sprawnie. No najgorzej to było właśnie z wybiciem tych metalowych wałeczków. Myślałem, że tak się uda lekko, no nie było tak łatwo, no ale młotem udało się tu wybić ten środkowy. Zresztą także żeście widzieli, no nie obyło się też bez młota, ale już mamy kawałek czystego aluminiowego odlewu. Tu też aluminium odlew, i miedziucha, i wirnik. I tak, no i troszeczkę mosiądzu. Kabel oczywiście z wtyczką trafia do osobnego wora, że tak powiem. Także to już idzie na bok. I co? Ten element z tym włącznikiem to sobie zostawiam. Takie coś nieraz się potrafię przydać, także tych wyłączniczków też mam troszeczkę nazbieranych. I co? No został nam, powiedzmy, już złom. Oczywiście tak, wirnik trafia do wirników. Coraz więcej. Wierniki na bok. No i co? No i czas na ważenie naszych drogocennych metali. Kalibrację wagi. No i co? No i zaczynam oczywiście od złomu grubego, no to z tym aluminium to już wywalimy do złomu, nie będziemy się już tutaj rozbijać, te łożyska też zapewne są uszkodzone. Te elementy, to takie rzeczy oczywiście sobie zostawiam. I co tu mamy? 750 gram złomu, powiedzmy po 70 groszy, bo to jako gruby pójdzie. Bo tak ostatnio cena jest dobra. 53 grosze wpadło nam za złom. Także fajnie, wszystko do kuwety ze złomem. Też już mam coraz więcej. Kolejny etap to co? Aluminium. Aluminium odlew. Jeden kawałek, drugi kawałek, trzeci. Patrzcie, dobry kilogram. Kilogram 55 gram. Aluminium odlew dzisiaj na metalo jest po 3 złote 40 groszy. Także 3,59 dostaniemy za ten aluminium odlew. Też super, czyli aluminium wrzucam sobie do kuwety z odlewami aluminiowymi. Wpadło oczywiście troszeczkę mosiądzu, ale właśnie ta obudowa właśnie tego tych szczotek nie są takie liche, porządne kawałeczki. Nie tak jak jest taka cienizna, wam pokażę przykład, że o, tak z takiej blaszki są zrobione. Patrz jaki jest przekrój tego z takich kudy konkretnego profilu, że tak powiem. Patrz, 35 gram plus tak jeszcze te listeczki nic się nie zmieniło, 35 gram. I co? Mosiądz po 13 zł jest na metaleo 46 groszy dostaniemy za nasz mosiądz. I oczywiście mosiądz trafia do naszego mosiężnego wiaderka. No mosiądzu no to nie mam za dużo, ale zawsze się zbiera, jest coraz bardziej żółto. No i co? Pora na nasz, to jest najważniejszy towar, towar dnia. Oczywiście pyk, pyk. Szybko, no mega praktycznie, można by powiedzieć, że tylko gołymi rękami się udało to wyciągnąć. No i jest to oczywiście prawdziwa miedź po 20 zł 60 groszy. Moi kochani, tak, 4 zł 12 dostaniemy za naszą miedziuchę. I oczywiście co? Miedziucha trafia do naszego wiadra zielonego w dalszym ciągu. Jeszcze jest tutaj trochę miejsca, także fajnie się mi to wiadro świeci. No i tak, już na samo zakończenie jeszcze raz bardzo wielkie dzięki dla Marcina, który właśnie przesłał te fanty, które demontuje w tym tygodniu. Super. Wielkie dzięki Marcin, masz oczywiście i ode mnie i zapewne od widzów, bo ten tydzień jest dzięki tobie bardzo, bardzo ciekawy. No i co? Standardowo mechan, jak się podobało? Łapeczka do góry, jak nie, to w dół. Piszcie komentarze, oglądajcie reklamy. A tak, a jeżeli ktoś nie subskrybuje kanału, zapraszam do subskrypcji kanału Flaming Recycling, klikając tutaj tego Flaminga. Oczywiście zapraszam też na poprzednie odcinki, myślę, że też dobre. Tutaj możecie sobie kliknąć, tu możecie wejść. Heka siemka, trzymajcie się i do jutra. Pozdrawiam serdecznie.